Ponad 700 wystawców z 17 krajów Europy i Azji uczestniczyło w jednej z największych imprez targowych branży energetycznej w naszej części Europy, 28 edycji targów Energetap 2015. Rada Miejska Bielska-Białej podczas sierpniowej sesji podjęła uchwałę poszerzającą listę nieruchomości objętych zwolnieniami od podatku od nieruchomości budynków pod warunkiem wykonania remontów elewacji. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej bardziej dostępny, dosłownie. Na zewnętrznej ścianie budynku instalowana jest przeszklona winda. Podczas spotkania z dziennikarzami pracownicy teatru Lalek Banialuka zaprezentowali zdigitalizowaną wersję historii teatru, stronę internetową Cyfrowa Banialuka. Na cmentarzu komunalnym w kamienicy uczczono Dzień Sybiraka. Ponad 700 wystawców z 17 krajów Europy i Azji uczestniczyło w jednej z największych imprez targowych branży energetycznej w naszej części Europy, 28 edycji targów Energetap 2015. Tym razem wystawcy do dyspozycji otrzymali aż 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni targowej, a całą logistyką, jak co roku, zajęli się specjaliści Bielskiego Zjadu, organizatora imprezy. Targi trwały od wtorku do czwartku i przez ten czas przewinęło się przez nie kilkadziesiąt tysięcy osób, najczęściej specjalistów, w tym elektryków, uczniów oraz studentów szkół i uczelni związanych z energetyką. Ten rok dla polskiej branży okazał się przełomowy, bowiem upalne lato i zapotrzebowanie w tym czasie na energię doprowadziło do ogłoszenia niespotykanego od lat 20 stopnia zasilania. Targi Energetap to również w pewnym stopniu sposób odpowiedzi branży na zagrożenie lokalnymi blackoutami. O braku systemowych rozwiązań w polskiej energetyce podczas oficjalnego otwarcia targów mówił prezydent miasta Jacek Krywult. Inżynierowie cały czas wszystkich branż, elektrycy, energetycy również cały czas główkują, myślą, jak zrobić, żeby to zasilanie było coraz bardziej pewne, żeby było bezpieczne, no ale przede wszystkim trzeba wytwarzać, bo to jest kwestia przesyłu, zabezpieczenia, zabezpieczeń, natomiast przede wszystkim trzeba wytwarzać tą energię elektryczną. Tu są największe problemy, bo z jakimś przesyłem, zabezpieczeniami sobie dajemy radę. Aparatura zabezpieczająca, kontrolno-pomiarowa jest dzisiaj na najwyższym poziomie. Natomiast wytwarzaniem to jest problemy mocy, ile tej mocy zainstalowanej tak zwanej w kraju mamy. No i tutaj myślę, że jakąś strategię należy przyjąć, bo jak widać ostatnie zdarzenie czy incydenty pokazują, że mała jakaś awaria czy mały brak pewnego jakiegoś elementu cały energetyczny system w kraju bierze i chwieje całym systemem. To jest niedopuszczalne. Już nie chcemy mieć tych stopni zasilania i myślę, że naprawdę powinniśmy poważnie się za to wziąć, bo konsensusu to się nie uzyska. Jeden z panów mówi, że konsensus. Nie, bo politycy mają swoją strategię, związkowcy swoją, a tu jednak fachowcy się powinni wypowiadać, bo wreszcie oni za to odpowiadają, fachowcy, i moim zdaniem powinniśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy naprawdę system energetyczny kraju będzie pewny, jednolity, że ta strategia będzie wypracowana, bo na dzisiaj to tak nie za bardzo, zdaje się, wiemy, w którym kierunku każdy. Jedni mówią, że atomowy, jedni, że węglowe, jeszcze inni, że odnawialne, tak powiedzmy, każdy swoją stronę ciągnie, a efekty mamy takie, jakie mamy. Mi się zdaje, że tutaj jest potrzebne jednak wypracowanie jednolitej strategii, którą wszyscy będą realizowali, no bo to, co się stało, ten incydent, to jest taka żółta kartka, mówiąc po sportowemu, dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, dla elektryków i dla polityków. Myślę, że ta kartka jest szczególnie chyba tutaj istotna. Rada Miejska Bielska-Białej podczas sierpniowej sesji podjęła uchwałę poszerzającą listę nieruchomości objętych zwolnieniami od podatku od nieruchomości budynków pod warunkiem wykonania remontów elewacji. Centralna część Bielska-Białej pięknieje, ale tempo zawsze mogłoby być większe. Z myślą o zmotywowaniu właścicieli nieruchomości do remontów elewacji Rada Miejska zdecydowała o poszerzeniu obszaru wchodzącego w zakres zwolnień podatkowych. Chodzi przede wszystkim o remonty elewacji, chodzi o to, żeby te kamienice należycie wyglądały, żeby wypiękniały. I początkowo ograniczyliśmy się w zasadzie do
najbliższych okolic Starego Rynku, ale podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję, żeby ten obszar jeszcze bardziej rozszerzyć, bo nie tylko w tym ścisłym centrum Starego Miasta takie budynki się znajdują, także poza nim i dość mocno ta strefa została poszerzona. Jak to można się dowiedzieć na naszej stronie internetowej, tam to wszystko jest uwzględnione. Ta uchwała weszła już w życie w zeszłym tygodniu i wszyscy właściciele kamienic mogą teraz je remontować i ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Szczegółowe informacje o kolejnych ulicach wchodzących w obszar pozwalający ubiegać się o podatkowe zwolnienia dostępny jest na stronie internetowej Bielskiego Ratusza. O szczegóły można również pytać w Wydziale Dochodów Budżetowych w budynku przy Placu Ratuszowym 6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej bardziej dostępny, dosłownie. Na zewnętrznej ścianie budynku instalowana jest przeszklona winda. Z SGM codziennie odwiedzają setki mieszkańców, a wśród klientów tej miejskiej instytucji grono osób stanowią ludzie w podeszłym wieku oraz niepełnosprawni. Już na dzień dobry, jeszcze przed drzwiami wejściowymi, witają ich pierwsze schody. Dalej są kolejne i kolejne. Winda rozwiązuje problem. To jest w dzisiejszych czasach standard. Zresztą przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych niejako nakazują usprawnianie im życia i niwelowanie tych wszelkich barier architektonicznych. Dlatego postanowiliśmy, trochę trwały prace projektowe, postanowiliśmy zrobić tą windę dla głównie naszych interesantów, najemców. To są ludzie starsi, niepełnosprawni, to są niejednokrotnie matki samotnie wychowujące dzieci, które z tymi dziećmi, z tymi wózkami tu przyjeżdżają, więc był to ogromny problem, żeby pokonać schody, mimo że biuro obsługi interesanta jest na poziomie zero, jednak tych schodów trochę trzeba było pokonać i dlatego postanowiliśmy tą windę zrobić. Umowa na wykonanie windy opiewa na koniec października, niemniej jednak wykonawca obiecał nam, że może już we wrześniu winda będzie czynna. Prace są na 80% postępu już mają, także jest to do zrealizowania. Będziemy się cieszyć, jeżeli będziemy mogli usprawnić tutaj komunikację w naszym zakładzie. Podczas spotkania z dziennikarzami pracownicy teatru Lalek Bania Luka zaprezentowali zdigitalizowaną wersję historii teatru, stronę internetową Cyfrowa Bania Luka. Żyjemy w XXI wieku i wszystko to, co nie jest dostępne w internecie, dla sporej części młodego pokolenia praktycznie nie istnieje. Z myślą o nich oraz reszcie widzów poszukujących sprawdzonej i kompletnej informacji o działalności Bania Luki od czasu powstania teatru, powstała strona Cyfrowa Bania Luka, która jest efektem naszej pracy nad digitalizacją materiałów artystycznych, dokumentacji artystycznej Teatru Lalek Bania Luka od początku jego istnienia, czyli od 1947 roku aż do czasów współczesnych. Zawieramy tam informacje o najważniejszych wydarzeniach teatralnych, czyli oczywiście spis premier z obsadami, z realizatorami, materiały fotograficzne, recenzje, plakaty, zespoły artystyczne, wyjazdy teatrów, udziały w festiwalach, nagrody, sylwetki dyrektorów teatrów i zespołu artystycznego i cały szereg jeszcze innych informacji, które myślę będą po pierwsze takim ciekawym źródłem wiedzy o teatrze Bania Luka, ale też są to materiały, które dla teatrologów czy dla ludzi interesujących się życiem teatralnym będą bardzo pomocne na przykład w działalności naukowej czy popularyzatorskiej. Na cmentarzu komunalnym w kamienicy uczczono Dzień Sybiraka. W uroczystości uczestniczyli bielscy sybiracy, członkowie rodzin katyńskich, kombatanci, władze miasta oraz uczniowie z bielskich szkół. Pod pomnikiem upamiętniającym polskich zesłańców na Syberię, jak co roku, wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Odbył się apel poległych oraz złożono wiązanki kwiatów. Sybir to słowo, które mieści się spora część historii naszego kraju. Historii trudnej, ale i chwalebnej. Sybir to wreszcie słowo symbol. Symbolizuje ono bezwzględne represje wobec polskiego narodu. Symbolizuje męczeństwo i śmierć wielu Polaków.
symbolizuje tłumienie naszego patriotyzmu. Równocześnie jednak symbolizuje polską odwagę i bohaterstwo. Sybir kojarzy się przede wszystkim z okresem II wojny światowej, kiedy to Sowieci deportowali z Polski około 1 700 000 naszych rodaków. Ale nazwa ta ma znacznie dłuższą historię. Pojawiła się już na początku XVII wieku, gdy władze carskiej Rosji zesłały na daleką północ kilkuset polskich jeńców wojennych. Historycy nie mają dziś najmniejszych wątpliwości. Deportacje były jedną z najbardziej okrutnych zbrodni dokonanych na Polakach na przestrzeni wieków. Genezy wywózek zorganizowanych przez Związek Radziecki w latach 1944-1941 należy szukać przede wszystkim w sławetnym pakcie Ribbentrop-Mołotow. Na mocy tego układu dokonał się faktyczny rozbiór Polski. W dalszej części uroczystości zgromadzeni przeszli pod obelisk ku czci zamordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Również i tu oddano honory zamordowanym bohaterom.